wyszło, że... Cześć ciebie, Leszczyk. Dobra, to przywitamy się inaczej. Dzień dobry, cześć czołem. Witam was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Wiesław i jest ze mną oczywiście... Kto? Kęczyl. Kurde, Kęczyl. Proste, że Kęczyl. Ja gram sobie Kastylią w wielkich tarapatach, znojach, trudach i kurde, w ogóle wszystkim. A Kęczyl, kurde, gra sobie Austrią, nie Kęczyl? No właśnie, Kęczyl gra sobie Austrią. Kęczyl na razie odnosi jakieś tam sukcesy. Ja niekoniecznie. Cały czas jest imperatorem. Wprowadził już jedną reformę, jest coraz bliżej drugiej. Ale ja też pewien, kurde, sukces odniosłem. Stłumiłem sobie rebelię. Francja nadal istnieje, co też jest sukcesem. No nie do końca moim, ale sukcesem. Mam unię personalną z Aragonem i z Naplesem. Miałem takiego eventa, także sobie pomyślałem, co się będę, wezmę. Wziąłem i teraz mam. Tylko, że Aragon jest nastawiony buntowniczo. Rebellious, kurde, przeciwko mnie, więc to jest duży problem. To jest duży problem. Bo jak mi się sytuacja w państwie jeszcze bardziej spieprzy, to oni na pewno przeciwko mnie wystąpią. Mam tylko nadzieję, że Naples ich nie poprze. Ponieważ oni są lojalni względem mnie, ale mają sojusz z Aragonem. Zobaczymy jak to będzie. Okej. Mam kolejny poziom technologii militarnej, co bardzo dobre, bo to jest bardzo dobre, bo mogę już sobie armaty tworzyć. Coś stworzę armatę. Albo nawet 4. A co się będę? 4 armaty zawsze na propsie. Mam jakieś tam zasoby pieniężne. 3 mam, dokładnie 3, co nie jest źle. Okej. Pięknie by było, gdyby udało mi się odblokować jeszcze 2 IDE, to znaczy w sensie, kurde, źle to powiedziałem, 2 cząstki tej idei religijnej, bo bym miał większą dyscyplinę o 5%, a dyscyplina to jest tak bardzo ważna rzecz, że to szczyt wszystkiego. Bo dzięki temu moje wojska są bardziej karne, bardziej się słuchają na polu bitwy i ogólnie jest lepiej. No nie oszukujmy się. No ale do tego jeszcze kawałek drogi, bo pomimo tego, że mam sfokusowaną administracyjną sferę, to mimo wszystko no jeszcze trochę. Kurde, królowa Che Guevara pierwsza. To jest zawsze na propsie. Mogę sobie dodać rywala. I dodam sobie chyba mameluków. W znajomych na Facebooku. Co? Co? A. Moroko ma mameluków w znajomych na fejsie. I ten. I pewnie im pomogą w razie czego, tam wstawią jakąś fotę czy coś, jakieś selfie. Ta, albo Pride ten for Paris. Właśnie, tam kurde wstawią selfie z flagą Moroko, nie? O, Kastylia zaatakowała Moroko. Takie selfie, łączymy się w bólu, nie? Kurde. No, zamiast 30 tysięcy ludzi, to im wyślę kurde 30 tysięcy lajków na pomoc, nie? Kurde, łączmy się. To było dobre, ja bym się cieszył, no. Co prawda by mi ten, stosunki zagraniczne pewnie spadły, bo bym, wiesz, fejmu trochę, prestiż by mi spadł, ale wiesz, nie miałbym tego problemu z armią. Kurde, mam nadzieję, że mamelukowie zaczną się z otomańcami cisnąć. To by była perfekcyjna szansa na to, żeby pocisnąć Moroko. To by była idealna szansa i moment. Otomańcy, W sensie, że... Otomani są słabi. Wcale nie, znaczy bez przesady. Oni są może, nie są taką potęgą, jaką bywali, tak? Ale no mimo wszystko są dość mocni. No, ile oni mają wojska? 35 tysięcy. Nie jest mało, no nie jest mało. Ja mam 15, no trochę więcej teraz. To moja jedna armia o 15. Teraz mam 19 tysięcy. I 4 armaty. Uuu, nie mam żadnej. No a widzisz, i tu mam cię, kurde, tu cię mam. Techno amfa amfa techno.
I patrz, i tutaj artyleria. Mam największą artylerię na świecie razem z Burgundią. Ha, i co? Podskoczysz, Leszczu? No nie ma szans, no nie ma szans. Jeszcze jedną sobie zrobię. Będę miał największą na świecie, kurde, artylerię. Będę miał 20 tysięcy ludzi już. Grand Province to na pewno nie. A ile masz wojska? Cześć, co tu jest? Her and Advisor. Court. This advisor is cheaper. Nie, to ja wolę, kurde, 10 prestiżu, bo mam ujemny prestiż, więc... A ja nie mogę jeszcze dział robić. Co, ty nie masz jeszcze technologii? Ty, nie. No nie, masz jeszcze technologii, ale beka. A ja mam. Ja mam ideę. A, widzisz. Ideę, ja mam kijową technologię administracyjną, nie? No, ty ją wszystkie kijowe. Nie, nie masz wszystkich kijowych. Masz dobrą dyplomatyczną. Ogólnie jesteś o dwie technologie. Nie, o jedną technologię tylko powyżej mnie. To nieźle. Myślałem, że jestem bardziej zacofany, mówiąc szczerze. Jesteś żółty, jestem zielony. A? No dobrze, no ale to tylko jeden poziom nas dzieli, tak? Więc to nie jest tak tragicznie. Bałem się, że będzie gorzej. Bałem się, że będzie gorzej. Increase serfdom, religious unity. Okej. No dobra. Jeżeli uda się tą sytuację i ten stan rzeczy zachować cały czas przez najbliższe 50 lat, żeby zagarnąć sobie Aragon w sposób stosunkowo pokojowy. Stosunkowo. No wiesz, różnie może być, nie? Niby skąd się bierze Unia Personalna. Dokładnie tak. O, już mam największą artylerię na świecie, mam 5000. Nikt takiej kurde nie ma. Także jestem dobrym dzikiem. O... Świetnikiem. Dobry żart, świnki wart, bo to właśnie Łun to Spider Chrum. Chodź tu, świnko. Okej. Ty, a może z Savoyem się spiknę? Tak. Ja przed chwilą z nimi zerwałem sojusz, bo zaczęli głosować na siebie, a nie na mnie. Nie, no bo, kurde, jaką ma armię Savoy? Zacznijmy od tego. Oj, małą, 10 tysięcy, dobra, to może na razie nie. Bo mam i tak 4 na 4. Jak chcesz, to Hungarianie mają 20. Oni mi niepotrzebni, oni są za daleko, co oni mi pomogą? Mam to Francja, ma też 20. Albo Szwajcaria. Z Francją już mam sojusz, stary. A. Z Francją i z Portugalią już mam sojusz i oni mają po około 20 tysięcy ludzi. Francja ma trochę ponad 20, a Portugalia ma 18. Tylko że Francja może mieć aż 37 tysięcy, więc może sobie jeszcze rozbudować prawie dwa razy więcej. Może mieć armii niż w tym momencie. O, mogę sobie stabilność podnieść, grej, biorę to na ruszt. I mogę sobie Oran zmisjonarzować. I podzielimy się mapami? Weź, bo ja nie mam tego. No to kurde, stary, no to wysyłaj mi już. Ja nie będę tracił prestiżu, bo ja mam tylko plus 2 prestiżu. Ja mam plus 7. No właśnie, no to już jest coś, nie? Oj, dawaj, ja nie mam. Nie mam zamiaru tracić prestiżu, kurde, Leszczu. Prestiż daje dobre, kurde, modyfikatory. Ale ty masz dyplomatę, a ja nie. Oj, no to co, ty też masz dyplomatę, tylko że zajętego. No, o to chodzi. To już nie mój problem. A ty jesteś. Oj, no stary, no kurde.
No przecież wiesz, że jestem w trudnej sytuacji teraz i nie mogę się za bardzo... No na pewno. ...tutaj wyłaniać. Nie chcesz mi pomóc po prostu. Ja ci zawsze pomogę, tylko że nie akurat nie teraz. Wiesz co? Fakaj się. Kurde, fakaj się. Dobra, muszę zmniejszyć troszeczkę maintenance'y. Inflację bym sobie zdjął, ale kurde... Potrzebuję jeszcze tej idei. Chociaż w sumie nie aż tak bardzo. Dobra, zdajmy sobie tą inflację. Trochę więcej zarabiam i trochę łatwiej z korupcji zejść. Co ja zrobiłem? Co zrobiłeś? Fajne wypowiedziałem. Kurde, zimprowuję relacje z Papal State'em, żeby szybciej te punkty Papal Influence zgarniać. Jeszcze bym sobie ogarnął stabilność. Jeden punkt stabilności albo kurde więcej prestiżu. Spoko. A jak zrobię tak? O, 2,21, o panie. O panie. O panie, to ty na mnie spojrzałeś. Dobra, na Plesowi nie ma co tak robić. Zresztą, szczerze mówiąc, Aragonowi na razie też nie, bo i tak mają 100%. A ja będę miał większe przychody. A to mi kurde, tak mi graj, bo ja potrzebuję hajsu na budynki. Chcesz żeby być manpower. No? Zobacz, ja ci sprzedam Gertz, nie? Gertz, ten. Ty sobie to weźmiesz. Przeniesiesz to stolicę. Będziesz miał stolicę w HR-e. To będziesz chyba w HR-e jako król, znaczy jako urzędnik, jako ziomek. Dodasz wszystkie prowincje w Kastylii do HR-e. Jaki to jest his. Nie wiem, ja czy tak się da, bo ja mam dużo prowincji, więc ja nie wiem, czy mogę się dodać do HR-e. Ja cię dodam. Ale nie wiem, czy możesz. Aha. Bo ja sam muszę się dodać do HR, czaisz? Tylko, że ja mam dużo prowincji. Aha. Ja nie wiem, czy mogę. Rozumiesz? Ja bym cię wtedy mianował tym elektorem. Kurde, to było dobre. Tak, kurde, elektor Kastylia. Jeb! To było coś. Takie machlojki polityczne, nie? Jak w Sejmie. A tu jeb bym głosował na siebie. Nie, no co ty, nie zrobiłbym ci tego. Stary. I tak byś nie przeszedł, bo... No przecież wiem. Bohemia i Savoy. A, Savoy już nie głosuje na siebie. Tylko na jakiegoś Boba. Ale Bohemia zawsze budowniczy. Brandenburgia na Bohemia. To są jakieś ziemia. Kurde, sekunda zacięcia, ale będzie wszystko okej. Okay. Muszę coś sprawdzić. Dobra, wszystko okej. Okay. Zacięcia. Nie, w sensie w nagraniu na sekundę dosłownie będzie taki, wiesz, mały dyskomforcik. No, bo mam jeden monitor i ten, i chciałem sprawdzić, czy wszystko okej z nagrywaniem, nie? Która godzina? No nie, tego to akurat nie mam, ale stawiam, że około 10 minut się nagrywa. O, mam nowego obserwatora na Instagramie. Jakiś pedofil pewnie. Nie, jakiś grubas. No to mówiłem. Ale grubaska. Jeszcze z Katowic. O Jezu, kochany, a co ją tu przywiało? Właśnie nie wiem, ja żadnej fotki na Instagramie jeszcze nie mam. Kurde. A już cię obserwuję. To jest psychofan, wiesz, człowieku. No, to się nazywa psychofan. No, mam tylko, wiesz, to takie profilówkę, nie? Aha. Kurde, tą Anglię to ja bym ostro przytępił, no, ale oni mają w kit wojska. Oni mają najwięcej wojska prawie w Europie, tylko ty masz trochę więcej. A, widzisz. Tylko, że ja oni mają więcej artylerii, no, ty masz najwięcej, nie wiem, czy na świecie, bo może jeszcze ten, Ming, właśnie, o to mi chodziło, może jeszcze Ming ma trochę więcej, no bo w końcu to Ming, nie? No. No nie oszukujmy się, Ming to jest jednak Ming. Oni wszystko mają największe, dopóki się nie rozpadną.
Oprócz penisów. No tak, z tym muszę się zgodzić. Dobre porównanie, tak jest. Panie! Kurde, mam lukowie się tuką z otomanami. Muszę spać network. Ja straciłem kory w tym, znaczy klejmy. W Moroko. Chciałem sobie jeszcze Tlemcen wziąć. Kurde. Z Mamlukami i Tunisem. Ale to jest żal. Muszę najpierw zrobić korę w prowincji. Później mogę dopiero zrobić tę prowincję jako state. O, czemu jest na dwójce? Kurde, chyba zlagowałeś. No. Ho, jestem zielony, tak jak ty. Tiri-ri-ri. Kurde, leszczyku. Poczekaj, bo tak myślę. Ty myślisz? No, czasem się zdarzy. O, stary. Tego to bym się nie spodziewał. Ja też. Muszę jak najszybciej to Moroko, kurde, wypowiedzieć im wojnę. Bo póki mają wojnę z Otomanami, to pewnie Mamlukowie się nie dołączą do tej wojny. I to by było perfekcyjna, to byłby perfekcyjny moment na to, żeby się zdecydować na wojnę. Ale jestem porozrzucany po świecie. Weź sobie, znaczy taki dziwny, weź sobie... Tak, Austria zawsze taka jest. Ale spójrz. Wiem, widzę, taki kurde, porozwalany w milionach miejsc. Ale Austria zawsze tak ma. Jak jeszcze Burgundię czasami przejmuje, to jest... Oh fuck! God damn it! O, wtedy to porażka. War! Bo, ale masz wojnę z Aragonem. No kurde, z Anglią! Z Naples ich kurde poparł. God damn it, czekaj. No mam Francję i mam Portugalię na szczęście. No to już jest coś. Muszę spierdzielać Toledo. O, coś się stało. Chyba mam nowego władcę. Excellent. Uj, dobry jest. Mam nadzieję, że Francja sobie jakoś z Anglią poradzi. Trochę w to wątpię, ale no cóż. Zobaczymy. O, szybko, kurde. A, nie, dobra. Muszę uważać. O, gdzie oni chcą pocisnąć się? To spróbuję ich czymś zająć. Mam nadzieję, że przekroczą rzekę. Przekroczcie rzekę. Jest, przekroczyli rzekę. Pewnie i tak przegram. O, oczywiście, że przegram, no bo jakby inaczej, no. Kurde, ale przegrałem. Jeszcze Portugalia tu ciśnie, ale nie zdąży. Bum. A i tak ciśnie. O, kurde, patrz, jaka Portugalia, no. Jakie wariaty, no, patrz. O, Jezu, oj, ale przegrywają. O nie. Dobra, lecę jeszcze raz. Kurde. Nie, no nie lecę jeszcze raz. To była kappa. Oj, zniszczyłem elektora jednego. Oj. To musisz wyznaczyć drugiego. Dobra, jak tam Soria? Soria jest niestety szczyty gór. Ojej, tych pocisnął. Not good. Bałem się, kurde, tego momentu. Ale niestety, jak widać, jest nieunikniony. Oni idą do Francji, to może przez ten czas zastanawiam się, czy wspomóc Francję, czy cisnąć przez ten czas Aragon. Kurde, nie mogę i tak wspomóc Francji, bo ja się nie przedrę. O, teraz na Brandenburgi głosują wszyscy. O. No, rzeczywiście. Znaczy, no nie wszyscy, ale trzej elektorowie, więc sporo. Ken Chill, zaoferujesz mi kondottieri? Oj, jak nie przetransportuję ci tam tego. Oj, przecież jak mi zaoferujesz kondottieri, to bez lipy. Weź mi zaoferuj. No, ale kondottieri same w sobie. Przez Milan, Sawa i ale same kondottieri, dasz radę. A po co ci to? Ja nie przejdę tam. Przejdziesz. Przejdę. Wystarczy przez Szwajcarię i Burgundię, jak przejdziesz. Szwajcarię i Burgundię. No ta jasne. I ten, no to dużo? Tracił, no. Oj, weź, daj spokój. O kurde, Aragon się do mnie zbliża. A nie, nie zbliżył się. Ale i tak ich pocisnę. Póki jeszcze czas.
Kurde! Zniszczyłem armię Aragonu. I to jest pozytywne. I to jest pozytywne w... Ty, wygram tą wojnę. Powiem ci. Jezu, 50... A nie. 1,1 wcisnąłem. Dobra, to spoko. 3,27, to okej. To weź mi tam przejdź, jak możesz. Żeby tam, kurde, Francja na pewno wygrała tutaj. O, wygrała, dobrze, jest okej. Dobra, wygrałem tą wojnę, już nie ma innej opcji, muszę ją wygrać. Bo Aragon nie ma już wojny. I Aragon taki żółty jest? Mam go bić, czy coś, czy jak? Bij, dziada. Ale którego? I wszystko jedno. Nie mogę teraz żadnego. Czekaj, ile ja tu potrzebuję wojsk? Nie to, kurde, 9 tysięcy. No to pocisnę ich znowu, bo tu 9 tysięcy aż mają. Trzeba ich lecieć, póki czas. Bo jak potem urosną w siłę, to będzie kappa. No właśnie, jak im będę cisnął każdą armię po kolei, to oni nie zdążą się w ogóle ogarnąć, a już będą mieli po ptaszkach. No ciśnijcie ich, bo Anglików jeszcze muszę pocisnąć, no. Biegnij ta. Ujjoj, tu 11 tysięcy jest, chodź tu, kończy. Ale wolno naprawiają, czekaj, bo coś przejmuję. Oj, lepiej chodź, idzie. Tak, bo tu mają 23 tysiące ludzi, trzeba ich ścisnąć, chodź. Mogę przejść. Oj, nie możesz, możesz. To jest movement zablokowany przez fort. O kurde, ale czekaj, już chyba mi ten, Francja tu ciśnie, a nie, oni przejmują. A teraz? Teraz chyba przejdziesz. Nie, nie przejdziesz. Nigdzie nie mogę przejść, tylko do Francji. O! A Saragossa? Nie, dobrze. No nic, dobra, mają tutaj 30 tysięcy ludzi, ale to nie jest jakiś wielki problem chyba. Oj, oj, o, mam nadzieję, że mnie nie ścisną, zobaczymy. Oj, chyba mnie ścisną. Ścisnęli mnie, ajajaj. A, bo ty po prawej jesteś, no tak. Zjechali mnie, niestety. Dobra, ale nie jest tragicznie. Bałem się, że ta wojna wyjdzie znacznie gorzej. Szczególnie, że tutaj jeszcze jest 13 tysięcy twoich wojsk, więc no nie jest tragicznie. No, generał mi umarł, trzeba wyznaczyć nowego, mam nadzieję, że będzie lepszy. O Jezu, jaki dramatyczny! To w ogóle się nawet nie opłaca go brać. Jest taki kijowy, wywalę go. Oj, tłuką mnie. O, ten jest lepszy. Nie, że nie pisałem nowej wojny z Anglią, no. No jak nie? No tylko z Aragonem. No stary, trzeba było po prostu zajrzeć. Kurde, dałem ten hair treatment. Jezu, no i straciłem taką kurde okazję na zaatakowanie Maroko, no. Wygnoje parszywe wy aragońskie. To bym normalnie jak nie wiem co. Oj, i dobiegną na mnie chyba do Walencji. Trzeba spieprzać. No, biegli na mnie do Walencji. Kurde. Ale za mną biegną. Ale za mną biegną. Biegnę do Granady, bo tam są góry. Tam się nie odważą przyjść. Chodźcie gnoje. Chodźcie gnoje. Oj, Francja ma kłopoty. A może im się uda. Anglia do nich biegnie. Ale już dążą wygrać. Dobra, nie jest tragicznie. Ja pójdę przejąć Kaux. Okej. Przejmuj Kał. Okej, tu już mi biegnie Anglia. Nie wiem, czy to dobry plan, ale spróbujemy. Świetny plan, okej, ale tu, no, dobra, trudno. Będzie bitwa. Oni mają minus, więc chociaż tyle.
O! Na, jest nawet w miarę... O, już nie jest, dobra. Już im posiłki doszły. No jak wygląda sytuacja? Francja ma high. Dlaczego Savo już nie jest ten ma high, więc jest okej. Okay. Aragon ma ogromne zmęczenie wojną. Okej, spoko. Kto? A, to nie jest elektorem, bo wyszli z HRE. A ja myślałem, że Palatynat zniszczyłem. A kto wyszli z HRE? Kto wyszedł? Savoy. Savoy. Tak! No. Dlaczego ktoś miałby wyjść z HRE? To głupie. Bo całe Włochy wyszły, patrz. A, no tak, rzeczywiście. Masz rację. I ty jak następnej reformy już nie wprowadzę. Bo jest? No, 0-0. Chyba, że cię jeszcze raz wybiorą, bo wtedy plus 10 jest, wiesz? No, to mnie musieli jeszcze dwa razy wybrać. Trzy nawet. A, tu są góry, to mi się trochę nie opłaca tutaj. A, tu już Portugalia ciśnie, to im pomogę. Od razu. Muszę tam trochę mniejsze straty. Jezu, co oni nas tak tłuką? Mój Boże, jeszcze... Oj, oj, przypałarsko. Kurde. Ejku, kurde, kochany. Mam medium. Ciągle muszę... ogarniać ten oran. Cholera jasna. Co tam w tym oran jest? Moja prowincja. Ale co musisz tam ogarniać? Rebelię. Mi zaraz kurde wybuchnie. Po co ci ten oran? Bo... Naplec ci wbija na dół. Na Almerię. O cholera, no widzę. Ale na razie ich nie stłukę. Chwilowo przynajmniej. Chociaż może spróbuję, nie wiem, oni pierwsi są. O, górzysty teren. Zwaliłem akcję, mógłbym pójść. O Jezu, no to już muszę ich tłuc. Może ich pocisnę. No tłuczcie ich, panowie, no nie róbcie mi tego, no przecież oni są leszczami. Dobra, stłukliśmy ich. Nie całkiem, ale jednak stłukliśmy. Anglia już jest na low, poczekaj chwilę. Spróbuję podpisać z nimi pokój. White Peace. Tak jest! White Peace jest spoko, tylko że dobrze by było jeszcze odzyskać jakąś prowincję dla Francji. I odzyskam. I odzyskam. Która? Saint-Aune. A. Bo już innej nie chcą oddać niestety. Jak ta prowincja się normalnie nazywała? A nie wiem. Zaraz zobaczę. Zaraz zobaczymy, no kurde. No. Tak samo, Santon. I jakaś nowa. Ja nie kojarzę jej. No to Aragon już przewalił akcję. Nie ma innej opcji. Jakiś tam. Ja nie wiem, jak on to robi, że on nie ciśnie nawet w górach, no aczkolwiek. To trochę dziwne. Nowa foto na Insta. No, teraz to już Aragon nie ma żadnych szans. Teraz to już ma... oczywiście Francja nie wyszła z wojny. Bo jeżeli Francja z wojny wyjdzie, to będzie kiepsko. To będzie wtedy trochę kiepsko, ale liczę na to, że jednak nie wyjdzie. Kenchil, czy ty widzisz, co ty robisz? Nie. Stary, najpierw musisz wrócić swoimi wojskami do mojego kraju, albo do swojego. Weź spróbuj do Rio i wrócić. Bo stoisz i nic nie robisz. Leszczygu. O, i już możesz cisnąć. Sorry. Kurde, co za leszcz. Stoi sobie. Ja mu płacę hajsy, a ten nic, no. Ja.
Aragorn ma już duże zmęczenie wojną. Mam nadzieję, że się wykruszy niedługo. Idę go też pocisnę. Parę prowincji mu spróbuję przejąć. Na razie mamy niby ujemny wynik, no ale... Ale to jest wszystko do nadrobienia. No to jest takie piękne, jak ktoś przejmie jakąś prowincję w tym HRN-ie, to ja jeb demand on lawful territory, ryb, zwracają tą prowincję komuś. No to jest spoko. Mi się kurde boją leszczyki, nie? O, to jest takie idealne. A jest spoko. A ja sobie trochę pograbię, żeby hajsu trochę zgarnąć. Już są na low jeszcze. Nie wiem, czy to coś da. Okej, przejąłbym sobie jakąś prowincję od jeszcze Aragończyków. Myślę, że jest to osiągalne, tylko sprawdzę, którą by mi się najbardziej opłacało. Bardziej Zaragosę, ale... Muszę im trochę obniżyć, kurde, ich poziom ten... Najlepiej by było Walencję im przejąć, no to bez dwóch zdań. To by było najlepsze rozwiązanie. Tejże zaistniałej sytuacji. A w sumie tylko Walencja im się trzyma, tak poza tym to już są... To już są, kurde, w odbycie. Bycie jako w odbycie. Chyba bym nie chciał, wiesz. To było kiepskie. No stary. To by było słabe. No czy ja wiem, spróbuj sobie, zobaczysz. To... Myślę, że to nic ciekawego. W sumie nigdy nie próbowałem, ale... Chyba nie muszę próbować, żeby wiedzieć. To jest, wiesz, są pewne rzeczy na tym świecie, których próbować nie musisz, a i tak wiesz, że są kijowe. No. Coś w tym jest. Naprawdę, no. Naprawdę, tak to już jest, stary, tak to już czasem bywa. Dobra, weźcie przejmij się już tą Walencję, no mi to wkurza. Teraz mi granatę przejmij. O, dzięki. Już 50%. Teraz jeb, Walencję i Alicante se kurde przejmę. No dawaj, przejmuj i kończ wojnę, bo ten... Kurde, i Truel i Saragosę... O, człowieku, patrz, co ja sobie przejmę. Jep. Kurde, leszczyny głupie. Ale musiałem tak zrobić, bo dzięki temu ich porządnie osłabiłem i teraz nie będą się aż tak buntować, rozumiesz, co chodzi? Tak. Teraz będą mieli znacznie mniejszą siłę względem mnie. Relative power im znacznie się zmniejszył. To jest dla mnie spoko, bo mam ten Aragorn, który mnie chociażby oddziela od Francji, przez co ta Francja jest troszeczkę mniej wrogo do mnie nastawiona. Naples cały czas jest mój. Kurde stary, no po prostu na razie jest świetnie. Na razie wszystko idzie po mojej myśli. Znaczy nie do końca wszystko, bo chciałem wywołać jeszcze wojnę z Morokko w momencie, kiedy... O, Naples gain 50, Naples, dobra, biorę, kurde, sobie power. Chciałem sobie wywołać, no kurde, rewolta w Napoleonie, ale to nic sobie chyba poradzą. A nie, nie poradzą, 13 tysięcy, oh goddammit. Ja tam nawet nie przejdę, no. Dobra, od Francji mogę sobie bez lipy na pewno wziąć... Military Access, oni mi dadzą na spokojności.
Savoy myślę, że też mi pozwoli. Nie pozwoli mi. Why? Gnoje. Kurde, oni mi pozwolą. Ale tak się babrać z każdym. A nie, to nie w sumie. Dobra, da radę. Tylko wiesz co? Myślę, że powinniśmy już chyba kończyć. Tak. No, jak na moje oko, to już tak. Dobra, to skoro tak uważasz, to będę. Zaufam ci tym razem, Kęczyl, i cóż, no i nie pozostaje mi w takim razie nic innego, jak tylko się z wami pożegnać. I cóż, i mam nadzieję, że obejrzycie. W następnym odcinku. Właśnie, mam nadzieję, że obejrzycie następny odcinek, bo wtedy Kęczyl wam nie daruje, jak nie obejrzycie, nie Kęczyl? Tak. Właśnie, i nie wyślę wam, kurde, żadnego fajnego snapka, tak. Nie wyślę wam bydlaka, no i co? Także wiecie, tutaj stawka jest duża. Także oglądajcie następny odcinek, zobaczcie, co się dalej stanie z naszą Kastylią ukochaną i trzymajcie kciuki. Trzymajcie, kurde, kciuki, bo gra nie jest prosta, gra jest trudna, ale dzięki temu jest fajna. No, także trzymajcie się, do zobaczenia, pa, pa. No, cześć.